Hej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, wracamy do Moonlightera, już Stray minął, mamy już wszystkie odcineczki zrobione w Strayu, no wyszło trochę z tego, jakby nie patrzeć, 12 odcinków pod rząd, to no jednak troszeczkę dużo. Ej kochani, no ale niestety mam dla was kolejną złą informację. Problem jest taki, że ja bodajże 2 sierpnia, jakoś 2 sierpnia niestety wyjeżdżam. Wyjeżdżam na tydzień, ponad tydzień, czyli nie będzie mnie mniej więcej do 9-10 sierpnia. A nawet może i do 11. Jaki jest problem? Kochani, niestety, ale odcinki przez ten tydzień, półtora nawet, bo począwszy od soboty właśnie do 11, będą niestety 20-minutowe. Mamy w tej chwili 30 lipca. No to przez prawie 2 tygodnie. No może mniej niż 2 tygodnie, mniejsza. I niestety właśnie, no nie wyrobię się z tymi odcinkami. Chcę, żebyście mieli po prostu codziennie coś, ale niestety... No nie wiem, jak wam tego zapewnić. Mam teraz napięty bardzo grafik. Więc albo odcinki będą 20-minutowe, albo będziecie mieć przerwę. Wolałbym, żeby jednak przerw nie było. Dlatego po prostu zrobimy to właśnie w ten sposób. Jak wygląda nasza mapka? Tu jest już zejście kolejne. I powiem szczerze, nie pamiętam, co my tu robiliśmy. Nie pamiętam też, czy będę umiał to jeszcze grać. Na pewno muszę sobie sprawdzić, jak się robiło te skoki, nie skoki. Dobra. Już pamiętam wszystko. Chyba. Się zresztą okaże. No, już się popisał. Ile się popisał? Dobra, siadło. No, więc odcineczki mamy 20-minutowe na razie. Ja postaram się zrobić dzisiaj dosyć spory maraton. Bo ja to powiem szczerze, nagram w czwartek. Od jutra zaczynam urlop 3-tygodniowy. No i właśnie we wtorek jadę. Ale że jeszcze mam imprezę niestety w pracy w piątek. I nie wracam. O fuck. Co za mapa posrana, kurde ludzie. I nie wracam dodatkowo jeszcze... Really? Nie wracam dodatkowo jeszcze... Wiem, że to zrobiłem, ale zapytacie dlaczego? I tak cofnę. Nie wracam w piątek do domu, tylko tam jadę... jadę na tą imprezę i dopiero w domu będę w niedzielę. Wiecie co, może... Kurde, nie wiem. Ile kosztuje? 6 tysięcy. Nawet nas nie stać. O nie! Jak on strzela. Nie wracam w piątek do domu, więc nie mam jak zrobić nagrywki zapasowej nawet zbytnio. Dopiero będę w niedzielę rano albo po południu. Też nie jestem jeszcze dokładnie pewien. A we wtorek o 6 jadę. Przed 6, chyba o 4 nawet. Dlatego mówię. Wyszło jak wyszło. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę zaspałem z tym. Mogłem to zrobić wcześniej. No ale no... Miałem dosyć sporo roboty. Zresztą ten Stray jeszcze nam wpadł tak nieoczekiwanie. Nie wyszło jak wyszło, no. Nic na to już w tej chwili nie poradzę. Au. Nie! Fuck. Zagraj ponownie. I tak wszystko straciliśmy, prawda? Najgorsze jest to, że nie mam kasy. Oliwka, no. No jej, naprawdę. Taka głupia śmierć. O nie, skrzynia. O, skrzynia znikająca. Wow, tego jeszcze nie widziałem. Znikająca skrzynka, ciekawe. Ja jestem osobą, która dosyć często umiera od trucizny, dlatego... Nie podpasował mi ten biom w ogóle. Oj. Powiem wam, że dopiero zjadłem. Tak jakoś, nie wiem. Słabo się czuję. Coś się słabo czuję. No jasne, pewnie, kurwa. Jezu, nienawidzę tego. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Nie, będziemy musieli cofnąć i posprzedawać niektóre przedmioty, bo... No musimy kasę zarobić na wracanie.
bez tego to nie widzę w ogóle przyszłości na tym bossie. Ty chory pojebie. Grzyby są irytujące strasznie, naprawdę. Ale dobra, jest dodatkowy biom. Może uda nam się nawet zdobyć jakieś ulepszacze. Ten biom jest znacznie łatwiejszy. Brak takich irytujących mobów. Brak irytujących mobów. Można łatwo sobie tutaj to wszystko farmić. No oczywiście, tak. Super. Dzięki, gra. Dzięki, gra. Już całe 256 golda. Świetnie. Tfu, HP. A przecież mieliśmy teraz taki armor. Nic to nie dało. Nic to niestety nie dało. Dobra. Musimy znaleźć na pewno kwaterę bossa. I bardziej właśnie będę starał się teraz tutaj dotrzeć do tego bossika naszego. Tylko jak to zrobić? Z bossem myślę, że szansę mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No naprawdę, 45 HP. No co ty masz, kurde, imbota? Gnoju. O, ten jeszcze przeżył. Super. Znaczy myślałem, że wpadnę w to. To już w ogóle byłoby super po całości. No co, ty nie możesz? A, bo jest pełne. Według ceny. O Jezu, nie pamiętam, po ile to było 400. To było za 1900, coś taniego, po ile to było? 60, teoretycznie to nam nie jest potrzebne. Teoretycznie to nam nie jest potrzebne. To chyba też było dosyć tanie, ta, 60. Więc na luzie. Ja w ogóle ostatnio się dosyć zagrywałem dodatkowo w Factorio. I tak powiem szczerze, że ciężko mi było siąść do nagrywania, naprawdę ciężko. No oczywiście. O, to jeszcze dodatkowo tu jest mały bebzik, świetnie. 84 HP. 84 HP. Ile to było? Pizzosy były po 110. No tak malutko dosyć. 900, 400, 400. Nie wiadomo. Broń po 600. To było po 2000 za dużo niby. 1100. Nie wiadomo. To po 150 było za tanio. Nie no, tutaj jest ewidentnie już sporo tego tołataństwa. Czy my zrobimy bossa? Raczej wątpię w tej chwili. Raczej wątpię. Pytanie, czy nie lepiej byłoby się cofnąć? Może to nie byłoby tak głupie? Dobra. W sumie są HP-ki, możemy się tutaj uleczyć. Siekawki napiłem przy okazji. No to pięknie schodzi, tylko co z tego? No to już kasy nie ma, miejsca nie mamy. A, jeszcze sobie oczywiście potionka użyłem, świetnie. 4000 kosztuje powrót, nie jest to jakieś trudne do zrobienia. 493. Jeszcze tam niestety zabraknie. Dobra. Mamy teoretycznie na powrót. Żeby to nie spartolić, oczywiście się teleportujemy. Weźmiemy sobie więcej potionków. Może jakieś lepsze potiony. O. To też nie jest głupie. Jakieś lepsze potionki zrobimy i staramy się iść na bossa. Tylko tak, ja nie mam nawet kasy, żeby cokolwiek tu zrobić, więc może najpierw sobie otwórzmy sklepik. 150? To by było za tanio. 250. Pewnie też będzie za tanio, no ale trudno. 1900. 400. To było po 100.
To było po 2000 za drogo niby. Możemy dać 1800. Dobra, otwieramy. Otwieramy shopa. Pracza. No i właśnie tak to, kochani, wygląda u mnie w tej chwili. Bardzo, ale to bardzo jestem w tej chwili na walizkach. Jeszcze za tanio. Nadal za tanio. Siedzę teraz praktycznie na walizkach, chociaż tej walizki nawet jeszcze nie otworzyłem, to jest śmieszne. Nie mam czasu się nawet spakować na ten wyjazd. Cały czas praca, dom, dom, praca, nic więcej. Po 900 za sztukę, spoko. To było po 1900. Ale to miałem już w ogóle. Te korzenie były po ile? 600. To było po nie wiadomo ile. To po 1000. 1100. Trochę tej kasy zarobimy, żeby właśnie mieć jak wracać. No i przy okazji może jakieś potki kupimy. W ogóle mamy jeszcze coś tu w tych skrzynkach do sprzedaży? Chyba nie. No wszystko mamy wyprzedane praktycznie. No, tego nie sprzedawaliśmy. Tego nie sprzedawaliśmy niestety. Jakieś inne potki. Tu nic nie ma. No i tak w sumie powiem szczerze, że jesteśmy na zero. Ze sprzedażą. 240. No pyłu sprzedawać nie będziemy. Z tej kasy się tutaj wyprzątnęliśmy totalnie. Dobra, kupujcie to. Kupujcie, kupujcie. Wiecie, tak naprawdę dlatego robię te filmiki po 20 minut w tej chwili. Bo jeżeli tak naprawdę zostawię was bez filmów, to YouTube zauważy, że straciłem taki swój jakby harmonogram, nie? I obawiam się, że przez to mogę mieć potem problem z kontaktem z wami po prostu. Więc wolę przynajmniej nagrać te 20 minutówki, żeby po prostu nie było problemu. Zawsze to coś po prostu. Dobra, wynocha. Koniec imprezy. Wypad. Ile zarobiliśmy? 30 tysięcy. No spoko luz. Gdybyśmy tamtego jeszcze nie stracili. Kurde, ile tego mieliśmy towaru. Ile my tego towaru mieliśmy. I spróbujemy sobie przy okazji zrobić te lepsze potki. W sumie nie jest głupie. Lepsze potki. Dobra, Eris. Mikstury. Mamy wraje czego. 759, no to jest i tak lepiej. Tylko powiem szczerze, że drogawo. Drogawo. Dobra, mamy. Lepsze potki są. Idziemy odłożyć tam te stare chyba jeszcze. Chociaż w sumie, czy musimy to robić? Nie, dobra, odłóżmy, bo jednak to jest jeden slot. To jest jeden slot. To jest jeden slocik. Można tutaj to teraz odłożyć, o. Szkoda, że nie 2137. I kochani, ja dodatkowo jeszcze jak teraz robię ten maraton. Przepraszam. Jak robię ten maraton, to ja po prostu, no, będę leciał tak po kolei, nie? W sensie chodzi mi o to, że nie będę się z wami tak żegnał, coś głupio. Nie będę wracał do miasta, nie będę specjalnie tak jakby robił scenerii kończącej. Będziemy po prostu lecieć do przodu, no. Dobra, szukamy dalej przejścia. O kurde, jak ty mnie irytujesz! Nawalić ci garści to jest przyjemność. Nawalić ci garści to jest po prostu przyjemność. Ciebie nawet nie zauważyłem.
Dobra, zbieramy. Idziemy na górę. Jadło. Mówię, drugiego bossa bez problemu myślę, że pokonamy. Z takimi DPS-ami. A gorzej będzie z tym ostatnim. O. Dobra, zdechło, zdechło. No nie mówcie, że nie wezmę tego. No, masz szczęście. Schadka. Szukamy dalej bosika. Szukamy bosika. O, wilku mowa, pięknie. Tu jeszcze jest max HP. Nie, no to teraz schodzi pięknie. To schodzi pięknie. Bulwa jest. Uzyskujemy max HP. Idziemy dalej z miejsca. No może jeszcze dzisiaj tego bossa pokonamy. Kto wie. Loch leśny trzeci, tak? Czyli po tym od razu będzie już główny boss. Po tym powinien być od razu główny bosik. W ogóle pomarańczowy slime był. Jezu, myślałem, że tu się coś zespiło. Złota skrzynia. Lepsze przedmioty. To możemy wywalić. To też możemy sprzedać. Dobra. Niepotrzebnie sprzedaliśmy. Ostre liście tylko po 300. Możemy śmiało sprzedać. To też było jakoś za 400, tak. 2 na 10. 2 na 10. Dobra, udało się. No właśnie, tutaj widzę, że jest dużo surowcy. Naprawdę dużo surowcy. Zastanawiam się, co z tym zrobić cholerstwem. Teoretycznie moglibyśmy pozostawiać to. No to też jakieś chyba... A nie, to 1000 kosztowało. To kosztowało 600. To możemy zostawić. 2200. 2000. 2200. 100. To też możemy zostawić. 2000 bierzemy. 2200 też bierzemy. 2200 i bulwy. O, i to przeniosło do sklepu, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Ja sobie tutaj to pozostawiam. Myślę, że będzie git. To było 400. Oczywiście zanim ja dojdę do tego, co ja robię, to trochę minie. 2000 też. Znowu zostawię ten kwas jeszcze. Gdzie może być boss? Na górze? Niestety nie. Nienawidzę cię. Nienawidzę. Nienawidzę tego gówna. Scholerstwo takie irytujące. Znaczy i tym znikają? Nie znikają. No. Czy myślałem, że go nie walnę, naprawdę. Myślałem, że go nie walnę. Parcik. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, tutaj była notatka, to nam się nie przyda. To zostało tu. W ogóle jakieś buźki są, nie wiem czy widzicie. Ale nic nie dawało. Ile to kosztuje? Nie wiadomo. Nawet chyba tego nie mieliśmy odkrytego. Ohoho. Brawo. Jest boss. I teraz pytanie, bo mamy tu bossa. Ja bym mógł się jeszcze cofnąć. Ja to chyba zrobię. 8000, no dobra.
Tylko tak, z wiadomego punktu, tutaj jakby nie patrzeć, pojawią się moby. Więc ja to sobie teraz szybko pozbieram. Szybciusieńko sobie to pozbieramy. Dobra. 20 minut. Dobra, moi drodzy, jednak sobie w następnym odcinku to porobimy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Sorki, że taki odcinek chaotyczny i taki szybki, ale no tak wyszło jak wyszło, no. Wyszło jak wyszło. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie zapewne pojutrze. Hej, hej!